Dobry dzień, nowe możliwości. Dzisiaj mam dla Was filmik o tym, jak szczupić uda, albo jak spowodować, żeby one nam się nie rozrastały. Ale zanim rozpoczniemy, to pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie przycisk subskrypcji, przycisk jest gdzieś poniżej. I jeżeli chcecie, obserwujcie mnie też na Instagramie, link jest zawsze poniżej, bo tam wrzucam dużo filmików treningowych. Jak wyszczupić uda? Po pierwsze, pamiętajcie, że głównym czynnikiem jest dieta, więc zapraszam Was do obejrzenia mojego ostatniego filmiku, jak schudnąć. I po drugie, najważniejsze to jest spalanie tkanki tłuszczowej, czyli interwały, które zobaczycie dzisiaj też na filmiku i pokażę Wam, jak je dokładnie wykonywać. Natomiast o czym nie możemy zapomnieć, będę Wam również mówiła przy każdym ćwiczeniu, również jakich ćwiczeń nie wykonywać lub wykonywać je z lekkim obciążeniem. I tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmiku, także zapraszam Was do oglądania. Więc, pomijając rozgrzewkę, każdy trening powinniśmy zaczynać od aktywacji mięśni. Dla mnie była to najbardziej istotna rzecz, która zrobiła największą różnicę przy moim treningu. Do aktywacji możecie użyć 3, 4, 5 ćwiczeń. Ważne, żebyście poczuli te mięśnie, które macie zaangażować później w ćwiczenia. Większość z nas ma pracę 8 godzin siedzenia przy biurku i te mięśnie najpierw muszą dostać sygnał, że teraz zaczynamy nad nimi pracować i dopiero później przechodzimy do ćwiczeń właściwych, ćwiczeń złożonych, które zaraz Wam tutaj pokażę. Także pamiętajcie, skupcie się mocno na tym, jakie mięśnie chcecie pobudzić, tak zwane mind muscle connection, i na pewno te efekty będą dużo lepsze. Jeżeli nie chcecie rozbudowywać ud, to mocno skupcie się na aktywacji mięśnia pośladkowego. Zaczynamy od ćwiczeń aktywacyjnych. Jak widzicie, ja tutaj używam gumy do ćwiczeń. Robimy glute bridge, mocno ściskamy pośladki, skupiamy się na tym, jakie mięśnie zaraz mają nam zacząć pracować. Kolana idą na zewnątrz i nie śpieszymy się, to nie są zawody. Pamiętajcie, te ćwiczenia lepiej wykonać poprawnie, dokładnie i wolniej. A tutaj drugie ćwiczenie, które jeszcze może uzupełnić tą aktywację, jeżeli jeszcze nie poczujecie wystarczająco mocno pośladków. Pierwsze ćwiczenie, moje ulubione, to są hip thrusty, dlatego że jeżeli nie chcemy rozbudowywać mięśni czworogłowych ud, musimy się skupić na tym, żeby robić jak najmniej ćwiczeń typu przysiady, siady, wykroki. To nie znaczy, że macie w ogóle nie robić tych ćwiczeń podczas Waszych treningów, ale powinniście wybrać inne ćwiczenia, które fajnie wymodelują i rozbudowują mięśnie pośladkowe, a nie angażują tak mocno mięśni czworogłowych ud. Zacznijcie od tego, żeby ławka była na odpowiedniej wysokości pomiędzy barkami, kolana na zewnątrz, głowa patrzy przed siebie. Zobaczcie, gdzie ja mam głowę, ona się właściwie nie rusza. Ruszam samymi biodrami, nie robię żadnego przeprostu, schodzę jak najmocniej w dół i skupiam się na ruchu, który wykonuję. Drugie ulubione ćwiczenie, które wykonamy teraz, to jest martwy ciąg. Wariacji martwego ciągu jest bardzo dużo. Może być sumo martwy ciąg, może być tak zwany stiff leg martwy ciąg. Jest ich wiele. Ja Wam pokażę mój ulubiony ze sztangą, moim zdaniem najbardziej skuteczny. Wykonanie tego ćwiczenia nie jest wcale takie proste, a jak je wykonać, to zaraz Wam opowiem i powiem, na co zwrócić uwagę. I to jest ćwiczenie, które świetnie rozbudowuje i modeluje tył uda. Okej, martwy ciąg, ćwiczenie wymagające. Pamiętajcie, to nie jest przysiad. Kierujemy się do tyłu, tak jakbyśmy chcieli dotknąć w moim przypadku okna. Głowa jest w jednej linii z kręgosłupem. To jest najczęstszy błąd przy martwym ciągu. Następny przysiad bułgarski, przez wszystkich znienawidzony, łącznie ze mną. Jeżeli chodzi o przysiady bułgarskie, ja wspomniałam, że tych ćwiczeń nie robić dużo.
Jednak nie można ich totalnie lekceważyć, jeżeli chcemy również te nogi wysmuklić, ale moja sugestia jest taka, że jeżeli robicie przysiad bułgarski, czy jak zobaczycie później przysiad zwykły, po prostu nie dodawajcie dużego obciążenia, skupcie się bardziej na ilości powtórzeń niż na ciężarze. W ten sposób ten przód uda nie będzie Wam się mocno rozbudowywał. Teraz wykonujemy przysiad bułgarski, ja za chwilę pokażę Wam od razu przysiad. Przy przysiadzie bułgarskim pamiętajcie, że kolano nie może iść do środka, ale zauważcie, że ta noga, która jest na ławce, to kolano jakby idzie troszeczkę do tyłu. Ono nie idzie tylko w dół, idzie również do tyłu. Zwróćcie uwagę teraz, dokładnie. Mocno wbijamy piętę w podłogę, wtedy będziemy bardziej czuć mięśnie pośladkowe, a mniej mięśnie czworogłowe uda. Jak widzicie, nie używam tutaj żadnego obciążenia. I to samo się tyczy tak na dobrą sprawę przysiadu. Mocno wbijamy pięty. Jeżeli nie robicie przysiadu w pełnym zakresie ruchu, to warto popracować nad rozciągnięciem stawu skokowego. Takie lekkie zgięcie miednicy na samym dole jest dopuszczalne. Zresztą zaraz zobaczycie, że u mnie ono delikatnie występuje, ale dążymy do tego, żeby tego zawinięcia miednicy pod siebie nie było przy tych przysiadach wcale i dlatego trzeba rozciągać staw skokowy. Okej, i tak jak powiedziałam, najważniejsze jest skalanie kanki punktowej, czyli interwały. Jak zrobicie dobry interwał, to ta kanka punktowa jest jeszcze spalana przez kolejne 24 godziny, pamiętajcie. Ale co to jest dobry interwał? Dobry interwał to nie jest taki, że schodzicie z bieżni i moglibyście jeszcze godzinę poćwiczyć. Dobry interwał to jest taki, że macie konkretną zadyszkę i no nie macie siły na nic innego. Więc w moim przypadku ustawiam sobie bieżnię na tempo około 17 i robię ją wyżej mniej więcej 1-2 stopnie. 30 sekund biegam, 15 sekund odpoczywam i robię przynajmniej 8 do 10 serii. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Zapominajcie o tym, o czym zapominam zawsze ja, czyli rozciąganie na koniec treningu lub rolowanie. Jest to bardzo istotne dla naszej regeneracji mięśni, tego, żebyście mogli szybciej wrócić do formy i wykonać kolejny trening. Także zobaczycie zaraz moje ulubione ćwiczenie na rozciąganie mięśni czworogłowych. Oczywiście, tak jak wspomniałam, bardzo dobrze się tutaj sprawdzą też rolery i rolowanie. Tak, Ania, rolery i rolowanie, dokładnie. Im bliżej postawimy kolano, tym bardziej się rozciągniemy, powtarzamy kilka razy, relaksujemy się. A ja na dzisiaj już Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. I co? I zdrowego odchudzania życzę Wam Ania. Na razie, cześć, miłego wieczoru.